Dzień dobry moi mili, dzień dobry. Witam Trygon Wody w czytaniu z okazji Nowiu Księżyca 28 października. Jak doskonale wiecie, ja rzadko robię czytania księżycowe. Wy dosyć często mnie pytacie, przyznam, i na Insta, i w komentarzach, i mailowo, dlaczego ja nie robię tego. I ja kiedyś odpowiadałam chyba w jakimś komentarzu, że nie robię czytań tak zwanych księżycowych, dlatego że na mnie energia księżyca dosyć specyficznie oddziaływuje i ja w takich okolicznościach gdzieś próbuję się jednak do niej zdystansować i wycofać. Natomiast dla mnie ten Nów jest jakiś w ogóle inny i absolutnie czuję pełnię życia i wielki spokój w sobie, więc postanowiłam, że to jest ten moment. Zresztą po prostu wstałam rano i jakby nigdy nic, z wielką koncepcją nagle, która się pojawiła. No mówię, okej, to jest ten moment. Nie wiem dlaczego. Ostatnie czytanie księżycowe było dobre parę miesięcy temu, ale czuję, że muszę je dla Was zrobić. Więc otóż i jestem. I robimy. Odpowiadamy w sumie na kilka kwestii ogólnych dla całego kolektywu wodnego, tak to nazwę. I później dla konkretnych już znaków wyjmę dodatkową kartę z informacją szczegółową, na co szczególnie mają zwrócić uwagę rybki w czasie tego nowiu, raki i skorpiony. Zaczynamy, kochani. Wiecie, że ja nie lubię przedłużać i po prostu wypowiadać się bezcelowo, więc już chyba wstęp jest wystarczająco długi. Okej, aktualna sytuacja. Ciało, umysł, dusza. Ciało. Umysł. Dusza. Ciało, słuchajcie, to jest jakby odrodzenie jakieś dla mnie. Część z Was na poziomie ciała, co zrobić? Trzeba się przebudzić, znaleźć czas dla siebie. Ok? Czyli w takim codziennym życiu powiedziałabym, niech ten nów księżyca w skorpionie przyniesie Wam taką chęć do tego, żeby pracować nad swoim ciałem. Ale to każdy sam we własnym zakresie, tak jak mu to sprawia przyjemność. Bo tutaj mamy generalnie rzecz biorąc w wolnym tłumaczeniu energia tej w wolnym tłumaczeniu nazwa tej karty to jest przebudzona Afrodyta, tak? To jest energia, która nas nawołuje do tego, żeby właśnie znaleźć czas dla siebie, nie przepracowywać się, spać, odpoczywać. Dla kobiet to jest czas, żeby znalazły, też znaczy to jest energia, która prosi, żeby znalazły czas, żeby cieszyć się swoją kobiecością, żyć pełnią. Ale też dla mnie to jest przebudzenie w ogóle do tego, że chciałbym jeszcze bardziej aktywnie się czemuś poświęcić, chciałbym jeszcze bardziej aktywnie spędzać czas w swoim życiu i mówię tu o czasie, który, o chwilach, które robię gdzie robię tylko i wyłącznie coś dla siebie. Mi to daje radość, mi to daje satysfakcję, mi to przynosi jakiś efekt, tak? Dbam o siebie w tym znaczeniu. Przebudzenie, ok? Więc część z Was zachęcam do tego, żeby się zastanowiła, w jaki sposób mogłaby wzmacniać się fizycznie, przez to też jakby to działa pozytywnie na jakby pozostałe obszary naszej egzystencji, ok? Dobra, na poziomie umysłu mamy piękną kartę, to jest odpowiednik magika, ale oczywiście w tej karcie to jest w wolnym tłumaczeniu pieśń stworzenia. No to mogą piękne pomysły jakieś przyjść do głowy, tak, jakby nowe możliwości przychodzą do głowy i objawiają się nam nowe możliwości, gdy patrzymy na świat z wnętrza naszej duszy, gdy dusza, serce staje się centrum, przepraszam, uwagi. Wtedy objawiają się nam nowe możliwości, nowe szanse, dostrzegamy aspekty, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Duża energia pięknego tworzenia dla części z Was. Może stworzycie coś pięknego, czego Wam życzę. Na poziomie duszy, swoją drogą, bo to był przecież umysł, tak? Znaczy widzicie, i umysł, który na poziomie umysłu mamy tworzenie z duszy, tworzenie z serca. To taka spójność wielka, moim zdaniem. Na poziomie duszy macie energię karty, która w wolnym tłumaczeniu nazywa się siedzący anioł. Siedzący, latający anioł. Uziemiony anioł, tak bym powiedziała jeszcze. Uziemiony anioł. I to chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy aktywnością a pasywnością tutaj. O znalezienie złotego środka pomiędzy skrajnościami, o odnalezienie umiaru w myślach i w działaniu, tak? Co daje samokontrolę.
czyli samokontrola w działaniu, moi drodzy. To jest, można powiedzieć, odpowiednik karty umiarkowania w tarocie standardowym, który też mówi przecież o samokontroli. Też mówi o synergii, o harmonii, o równowadze, żeby łapać balans, ok? Więc to dla Was, jeśli chodzi o trzy aspekty, na co warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o ciało, o umysł i o duszę. Ok, co blokuje mój rozwój, tak? Co blokuje? Ok. To jest energia karty papież w standardowym tarocie i ona jest trochę, powiedzmy sobie, przywiązująca nas do pewnych wartości, przywiązująca nas do pewnych schematów. I ja tego nie neguję, bo ja uważam, że w ogóle znaczenie karty papież samo w sobie jest piękne i zawsze wartościowe i zawsze motywujące do działania, do rozwoju duchowego. Natomiast no, tutaj na pozycji co blokuje, powiedziałabym, umysł jest budowniczym, słuchajcie. Dusza jest życiem, tak? Fizyczność jest rezultatem, kwintesencją życia. Każdy dzień może przynieść uzdrowienie. Różnorodne inspiracje i pomysły są dostępne do eksplorowania każdego dnia. Kwitnąca dusza. Więc nie wiem, słuchajcie, dla mnie to jest wielka prośba do tego, żeby jednak zwracać uwagę na potrzeby Waszej duszy, tworzyć z serca, kreować z serca, a po prostu. Mniej może przywiązania do jakichś utartych schematów, do jakichś naleciałości, tworzyć nowe, widzieć rzeczy inaczej, dostrzegać inaczej, tak bym jeszcze powiedziała. Robić rzeczy inaczej, przełamywać schematy, z tym trudność? Zaskakiwać siebie innych nową postawą, tak? Bo to jest na pozycji, co blokuje. Czyli z tym pewnego rodzaju trudność. Więc zwróćcie proszę na to uwagę. Gdzie znaleźć wsparcie? W jakich sytuacjach? U kogo? Tak? Mamy tutaj energię mamy karty, która w wolnym tłumaczeniu nazywa się wewnętrzna mądrość i to jest nasze trzecie oko. No to tylko tam to wsparcie. Nasza wewnętrzna mądrość prowadzi do właściwych kroków i to jest rozpoznawanie prawdy od kłamstwa, wielka siła słuchania siebie. My doskonale wiemy, jesteście bardzo intuicyjne, cały trygon wody jest bardzo intuicyjny, więc wydaje mi się, że z tym nie będzie problemów. I ta intuicja właśnie, i to trzecie oko, i to słuchanie siebie może też doprowadzić do wytworzenia się jakichś pięknych, nowych inspiracji, które są wynikiem, no może być bardzo twórczy dla Was czas. O, to chciałam powiedzieć. Dla osób, które na przykład pracują kreatywnie, pracują artystycznie, to może być bardzo twórczy czas. A na czym się budować? Gdzie szukać wsparcia? W sobie. W naszej wewnętrznej jakby mądrości. To jest nasze trzecie oko. To są nasze odczucia, nasze przeczucia, nasza intuicja, nasza wizja, nasz sposób postrzegania. Tak bym powiedziała. Co było niepotrzebne? Co było niepotrzebne w tym znaczeniu dysfunkcyjne w tym ostatnim czasie, co było destrukcyjne dla Was, co mogło mieć znaczenie w takim pojęciu, że mogło się przyczynić do jakiejś destabilizującej sytuacji. Obawianie się wyznaczania sobie nowych celów, słuchajcie. Po prostu. Obawianie się własnej mocy, na przykład. A próba wzniesienia się ponad toksyczność, ale ta toksyczność ciągnęła znowu w tą drugą stronę. Natomiast destrukcyjne na pewno w jakimś tam znaczeniu, może inaczej, nie było wsparcia, czy też nie było wspierające, nie był wspierający fakt, że może część z Was obawiała się wyznaczyć sobie nowe cele. Z uwagi na przykład na toksyczne przeszłe sytuacje, które były blokadą i które powodowały, że byliście zamknięci na jakieś konkretne obszary w Waszym życiu. Coś trzeba uzdrowić tutaj niewątpliwie. Okay? Z jakiegoś powodu takie też odrodzenie troszkę czuję. Idziemy dalej. Co należałoby rozwijać, aby poprawić, nie powiem własne samopoczucie, aby poczuć się lepiej jednak, no trochę tak. Co rozwijać, na co zwracać uwagę, co pogłębiać, co nowego powinienem też, powinnam rozwijać.
Spokój, słuchajcie, ten spokój tu się tak mocno przejawia, jednak. Ścieżka równowagi, tak? To jest jakby odpowiednik cesarza, ale łapać kontrolę nad własnym życiem ze spokojem. To rozwijać w tym kierunku. Trzymać się reguł, zasad, prawdy. Jest prawda, którą należy szanować. Nie obawiać się władzy. Władza to siła. Mieć odwagę, wyznaczać granice, szanować innych i jakby no, egzekwować trochę i oczekiwać, że ludzie będą ciebie szanować, was szanować, tak? To jest taka energia. W tym kierunku. I nie obawiać się obronić wartości, w które wierzymy. I to jest coś nowego, na co trzeba zwracać uwagę. Czyli jeśli coś jest dla nas ważne, stanowi dla nas najwyższą wartość, no to jesteśmy w stanie stanąć w obronie tego. Tak? To jest w standardowym tarocie karta cesarz. Stabilność, władza, autorytet, kontrola, ochrona. Trzeba chronić może bardziej to, jakby co stworzyliście, co tworzycie, pracując na różnych aspektach waszego życia. Trzeba może bardziej łapać kontrolę nad własnym życiem, podejmować decyzje, tak? Ustabilizować jakąś sytuację. Okej, okay. Jak pogłębiać związek ze samym sobą? Na czym się opierać w tym aspekcie? Bardzo duchowe macie czytanie, moi drodzy. To jest jakby uniesienie i to jest jakby w wolnym tłumaczeniu. To jest trochę odpowiednik wieży w tarocie. To jest, no słuchajcie, uwierzyć w siebie trzeba. Że mieć wiarę, że niespodziewane zmiany, które może nadejdą w najbliższym czasie dla was, uwolnią was od czegoś, co jest niepotrzebne i że wszystko będzie dobrze. Tak bym powiedziała. Uwierzyć w siebie. I to było, jak pogłębiać związek ze samym sobą, uwierzyć w siebie, że niespodziewane zmiany też mogą być dobre. A tutaj, zobaczcie, było łap kontrolę nad własnym życiem, czyli też jakby miej odwagę. Nie obawiaj się. I ostatnie, podpowiedź, dodatkowa wiadomość dla was. I tutaj rybki powinny być zadowolone, bo to jest odpowiednik karty Księżyc. Słuchajcie, no ewidentnie wy macie prośbę o to, żeby kreować z serca i z duszy prosto i przebudzić się z jakiejś sytuacji. I to może właśnie, że macie w sobie jakąś pasję straszną, bardzo dużą w sensie do jakiejś konkretnej sytuacji lub osoby, może wam dać odwagę i ustabilizować jakąś sytuację, bo tutaj jako podpowiedź mamy kartę, która w wolnym tłumaczeniu nazywa się Narodziny Księżyca. I ona mówi, słuchajcie, tak, że ta mądrość, którą nosisz w sobie, w sercu, to jest ta mądrość, to jest ten aspekt, dzięki któremu możesz tworzyć i kreować dla siebie bezpieczne środowisko, bezpieczne otoczenie i opiekuj się sobą w tym wszystkim. Piękne macie czytanie, bardzo duchowe, jakieś takie przebudzenie w ogóle. Naprawdę. A teraz sprawdzimy po kolei. Dodatkową informację. Zaczniemy od ryb, później raki, później skorpiony. Moje drogie ryby, dla was dodatkowa informacja, na co zwrócić uwagę. Widzicie, na wyciszenie się. Możecie też sobie zobaczyć film dla Trygonu Ziemi, bo tam ten aspekt wyciszenia, medytacji, tutaj jeśli chodzi o ten wstęp taki dla całej grupy, powiedzmy sobie, był szeroko omówiony, bo bardzo mocno się zarysował. No, nie wiem, macie pannę w swoim otoczeniu, to jeszcze osoba, która ma pannę w swoim horoskopie, może być dla was ważna, na nią może zwróćcie uwagę, jeszcze tak mi przyszło do głowy, ale generalnie rzecz biorąc, to jest jakby chwila refleksji, oddalenia się od tego wszystkiego, co się dzieje, od tego pędu, w którym bierzemy udział, żeby pomedytować i żeby zastanowić się w ogóle nad życiem, nad sobą, nad tym, czego my chcemy, poszukiwanie i znalezienie odpowiedzi. Bo wracamy do życia, do społeczeństwa, wracamy z tej energii, gotowi jakby na jakieś rozwiązania niewątpliwie, tak? Także moje drogie ryby, duża mądrość też. A teraz raki. Na co dodatkowo raki? Fajnie, żeby zwróciło uwagę. Zaplanowanie czegoś, moje drogie raki. Zaplanowanie, tak bym powiedziała, bo rycerz monet jest bardzo zaplanowany. A powiedziałabym, drogi raku, ostrożnie,
wytrwale, cierpliwie buduj to, na czym ci zależy. O, taka dla ciebie informacja. I skorpiony, no moje drogie skorpiony, to wasz czas. O, 9 mieczy. Uporządkuj myśli, mój drogi skorpionie. Uporządkuj myśli. Ok? Zobacz, masz tu później świat. Kontroluj swoje myśli, uporządkuj, uspokój głowę i znajdziesz rozwiązanie jakiejś sytuacji. Wyjdziesz z opresji. Nie wiem, czy jesteś w opresji, tak? Ale chodzi o to, że jakiś trudny moment się dla ciebie skończy. Znajdziesz rozwiązanie, spojrzysz na coś inaczej, znajdziesz odpowiedź. Jak uspokoisz myśli, jak zaczniesz kontrolować swoje myśli, myśleć logicznie, nie martwić się bez potrzeby, nie myśleć negatywnie. Nie jest źle, cokolwiek cię zmartwiło, nie jest źle, bo jest tutaj świat, który mówi o tym, że kończysz jakąś część swojego etapu, swojego życia z sukcesem. Może jakaś nieprzespana noc będzie z tym związana, że to jest też dla ciebie bardzo taki oddziałujący na ciebie czas i może po prostu nie będziesz mógł spać w nocy, bo będziesz się zastanawiał nad tym, ile już przeszedłeś i co jeszcze jakby ciebie czeka, albo jak jakieś aspekty twojego życia zakończyć. Natomiast to jest ta optymistyczna wersja. W tej wersji bardziej pesymistycznej, jeśli cię czymś martwisz, jeśli nie śpisz z jakiegoś powodu, skonfrontuj to z rzeczywistością, sprawdź to, jak to się mówi, tak? Bo jest sukces. Nie martw się na zapas, strach ma wielkie oczy, okej? Okay? Trzymam za Was mocno kciuki. Bardzo Wam dziękuję. Uważajcie na siebie, bardzo proszę i do usłyszenia.